Witam moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj wyruszymy sobie w naprawdę mega kozacką podróż, bo pewnie wiecie, że jesteśmy zamknięci z Bobo na wyspach. Tak, tu jest jedna wyspa, tu jest druga wyspa, tu jest trzecia wyspa, ale tak na oko mniej więcej wiemy, że tam gdzieś jest ląd, dlatego ty, Bobikson, gdzie ty jesteś? Pozdro, Byku, wracaj tu na dół, mam przygotowane rzeczy, słuchajcie, wyruszamy w podróż po to, aby zobaczyć, co dzieje się w okolicy. Popłyniemy sobie, słuchajcie, właśnie w tamtą stronę przy pomocy łódeczek, może spotkamy jakiegoś delfina, może też nie, ale w każdym razie chodzi w tym wszystkim o to, aby po prostu znaleźć jakieś nowe moby, może jakichś nowych mieszkańców i po prostu odkryć, co tam się dzieje, bo tam serio jest ląd i to taki chyba już gruby ląd, po prostu zwykły, najprostszy na świecie ląd. Byku, gdzie ty jesteś, bo my mieliśmy płynąć? W twoim starym domku. No to stary, na drugą stronę wyspy idziemy, ziom, bo my musimy popłynąć. W tamtą stronę to już nic nie ma, a przynajmniej tak mi się wydaje, że totalnie nic nie ma, dlatego uderzamy w tamtą stronę, bo jak szukaliśmy skarbu na kanale Abra Minecraft, to tam widziałem, stary, że jakieś bagna były, coś? Co? Więc nie wiem, jakbyśmy na przykład konie znaleźli, czy jakieś slajmy, to by było mega, mega kozackie, więc teraz tak, stary, ja zrobię nam łódeczki, może od razu po dwie, co o tym myślisz, stary, bo... Może to być dobry pomysł. U nas to się może różnie skończyć, bo pewnie, więc stary... stracisz. Da, masz rzuć... Jak to ja? Ty stracisz, stary. No ty pewnie. No to postaw. Dobra, nie, nie wierzę. Dobra, po prostu słuchajcie. No ty, ogarnij się, bo naprawdę. Widzisz. Bo naprawdę zaraz, stary, papę dostaniesz i tyle z siebie będzie. Więc słuchajcie, popłyniemy sobie w tamtą stronę. Niestety jest noc, ale mam nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje, bo i tak na naszej wyspie jest mało mobów. I wydaje mi się, chyba, że. Właśnie... ty nas nie zaatakujesz. Ja nie wierzę. No słuchajcie, weźcie go, ogarnijcie, bo po prostu z tym typeczkiem nie wytrzymam. Ale w każdym razie, gdzieś tam był ląd. Gdzieś tam był ląd. O, patrz, jaka ryba, kozatka. Ej, te ryby na tym tropikalnym. Jakby tropikalne ryby na ciepłym oceanie, czyli na tym biomie, na którym jesteśmy, są tak kozackie, przynajmniej moim zdaniem. W ogóle ja się tak jaram, że stary, płyniemy w trasę. Tak jakbyś jechał do innego miasta w prawdziwym życiu. Sztos, o, widzisz? Patrz, jest ląd, stary. Jest ląd. A do jakiego miasta jedziemy? Stary, jesteśmy w Minecrafcie. A! To tu nie ma miasta jakiegoś? Nie, no nie wierzę, po prostu co za dzban. Po prostu co za dzban, dobra. Słuchaj, nie wiem, czy to jest ląd, czy nie, ale dawaj uderzamy sobie trochę w bok, żeby obczać, bo jeżeli to już jest ląd, to wysiądziemy. Ale jeśli nie, no to wiesz, będziemy musieli tutaj trochę opłynąć. A obawiam się, że to też może być jednak wyspa mimo wszystko. O kurde, chociaż... No. Chociaż nie wiem, ej, jest łąka, stary, jak jest łąka, to mogą być konie, więc co, wysiadamy, byku? Ale to by było fajne, jakby tutaj konie. Dawaj, tutaj, płyniesz za mną w ogóle, stary? Tak, jestem koło ciebie. Dobra, dobra, to dawaj, wpływamy tutaj, bo mamy rzekę w ogóle, ale rzeka nam się, stary, tak trochę jakby kończy, więc chyba jesteśmy serio zmuszeni do abordażu. Ewakuacja. Dawaj, do ewakuacji i słuchajcie, lecimy, szukamy przede wszystkim jakichś właśnie koni, jakichś mobów. Okej, są owce, ale owce nam się chyba nie za bardzo przydadzą, ewentualnie jakichś nowych mieszkańców, jeżeli by się tutaj znaleźli. Mamy stary trzcinę, więc na pewno sobie trzy. Wilki są, lol, ale sztos. Wilki? Nie mam kości ze sobą. O nie, ale stary, są psy. Znaczy, ej, idealnie to jest naprzeciwko, słuchajcie, naszych wysepek. Więc trzeba będzie koniecznie tutaj, słuchajcie, wbić, żeby mieć psa. To już jeden bardzo duży plus. Moi drodzy, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem, bo codziennie o godzinie 7 rano są tutaj filmy. Jeśli chcecie, abym, słuchajcie, oswoił jakiegoś wilka, żeby stał się psem, koniecznie piszcie w komentarzach. Możemy oczywiście to zrobić. I słuchaj, dobre, lecimy wobec tego byku przed siebie. Dawaj w linii prostej. Grzybki tutaj są. Bierzemy grzyby? No mogą się, stary, przydać w sumie. Ja pozbierałam ich. Dobra, dobra. Co my tutaj jeszcze, stary, mamy? Jakieś ładne kwiaty ewentualnie, bo tutaj widzę. Ale wiesz, kwiaty kwiatami. Albo my, stary... jakieś drzewka inne niż te nasze. My potrzebujemy, stary, różnych rzeczy, których po prostu u nas nie ma. Czyli właśnie na przykład... O, stary, kolejne wilki. Ej, tych wilków jest dużo. Grzyby są. Takie inne też grzyby. Dobra. No, kwiatuszki tu są inne. Ja pozbieram. Tu są dalej owce. I tam są jeszcze krowy. Stary, ale to jest ewidentnie biom, na którym występują konie. I więc jakby... No, dajcie tutaj konie, please. I jakaś wioska villagerów też by się, stary, tutaj przydała, co? Tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że to dobre. A gdzie ty pobiegłeś? Stary, grzyby duże są. Konie są. Konie. O kurczę, tylko weźcie teraz, stary, znajdź. O, tutaj jesteś, dawaj do mnie. Się. Stary, pa, są konie. Więc trzeba będzie je koniecznie oswoić. Okej, i są, stary, dwa akurat. Tylko, że nie mamy przy sobie siana. A jakiego kololu? No, stary, no chodź, to zobaczysz, nie? Idę. Patrz, ej, sztos. Ten łaciaty jest mój, stary, ja go rezerwuję. Ten łaciaty jest mój. Tylko, że, dobra, nawet teraz nie będziemy, stary, ich oswajać. Teraz robimy taki rekonesans, co się tutaj w pobliżu znajduje. Czyli tak, mamy psy, mamy, słuchajcie, do tego konie. Mamy jeszcze duże grzyby, które moim zdaniem są okej, bo będziemy mogli, słuchajcie, robić poteczki na niewidzialność. Mamy kury. Tam, słuchajcie, jakieś jeszcze fajne rzeczy, ale stary... Jej, kolejne kwiatuszki.
Dzięki. Stary, jakaś wioska villagerów by nam się przydała. Dobra, lecimy, ewidentnie słuchaj, lecimy, stary, bo naprawdę tutaj nie mamy dużo czasu do stracenia, bo musimy niedługo wracać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy, sam nie wiem, ale chyba tak, dobra, byku, to co? Ja z Dunia, teraz tak. Ej, są różne grzyby. Są różne grzyby, więc faktycznie akurat to jest spoko. Dawaj, wbijamy się tutaj do środka. Myślę, że tutaj będzie jakaś wioska. Chyba niekoniecznie. Ale co ty chcesz tutaj zbierać? Ciemny dąb chcesz zbierać? Naprawdę. Dobra, niech chłop, słuchajcie, tutaj zbiera. Ja tylko wam szybciutko przypominam, żebyście wpadli oczywiście w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.et. Możecie zakupić taką kozacką bluzę Abratim, czy koszuleczkę, słuchajcie, Abratim, czy na przykład, nie wiem, jakąś chociażby podkładkę pod myszkę, jeżeli wrócą, albo worek na plecy, jak na przykład będzie. Nie, no słuchajcie, obczajcie koniecznie, bo jest dużo różnych gadżetów, czy to na wakacje, czy nie na wakacje, w różnych rozmiarach i różnych kolorach. Macie darmową dostawę od 99 zł. I tak, prosiliście, żeby podkładki pod myszkę wróciły, więc niedługo prawdopodobnie będą. I niedługo właśnie będą plecaki oraz worki na plecy. www.abra.et, darmowy kurier pod dom od 99 zł. Czyli na przykład już kupując jedną bluzę czy dwie koszulki, macie po prostu kuriera za zero. Pierwszy link w opisie. Zebrałeś już czy... Zbieraj, mam jeszcze jedno, to jeszcze trzy. Stary, ja mam 11 klocków, mimo że ani jednego nie zepsułem. Ja, dobra, po prostu stary, lećmy dalej, bo naprawdę. Naprawdę, jeszcze będziesz tego zbierać. Stary, o, już. Wiesz, że potrzebujesz czterech tak naprawdę, jakby na to spojrzeć. No, no to wyzbierałem teraz. Dobra, to co, lecimy, byku, przed siebie. A gdzie ty pobiegłeś? No, za tobą, stary. A, tutaj. Są słoneczniki, ja sobie rezerwuję słoneczniki. Mnie się one podobają, ja będę miał słoneczniki. I to jest stary, o, tutaj może być wioska. Tak szczerze, bo to jest płasko. No i tutaj jest chyba koników więcej. Wow, nie, okej. Wpadłem do jakiegoś kaniona, stary. Ale żyję. Kanion? Ale żyję. Okej. Okay. O, to żelazo też widzę. O kurde, stary, to już było niebezpieczne. Dobra, lecimy, lecimy, stary. Lilipady oczywiście, że zbieram. Najbardziej nam się przydadzą na świecie. Zwłaszcza, że my mieszkamy na oceanie. Na pewno słoneczniki nam się tutaj przydadzą. I stary, widzisz jakieś konie albo... To ja postawiłem. A, okej. Okay. Albo stary, jakieś tutaj właśnie wioseczki, coś takiego? No, za bardzo nic nie widzę, ci powiem, jak kurczę, mam być stary. Nie bardzo chciałbym się też rozdzielać, stary, bo ja wiem, że to się źle skończy. Ewidentnie no. To się źle skończy, więc chodźmy najpierw w lewo. Są konie, stary. Są konie, nie? Ale znowu są stary, takie brązowawe, a LOL, mały źrebak! Ależ to, ja bym wolał białego konika, ale... Nie, no prosto po prostu pobiegłem. Ej, ale malutki konik, patrzcie to! Ależ to, z takiego swoić, nie? To by było mega, mega, mega kozackie. Trzeba będzie oczywiście obczaić, słuchajcie. O, te wszystko. Są takie celniusie. No, nie, to jest brązowy byku bardziej. A celny. Dobra, lecimy stary przed siebie, musimy znaleźć wioskę villagerów, żeby mieć kurczaczki! Stary, osioł jest. Osioł? Osioł jesteś? Patrz, osioł! Ale sztos! Ej, mega! Osła będę chciał mieć. Osio? Dobra, weź... No, nie wiem, to miało być zabawne czy coś, ale nie jest. Słuchaj, w każdym razie, tutaj jest osioł, więc całkiem spoko, ale my szukamy dalej wioski. Ewidentnie dalej wioski. W lewo chyba nie będzie, bo się już zaczyna górzysty teren, chyba że tutaj może. Ej, ale że my naprawdę nie możemy nawet wioski znaleźć w Minecrafcie? A może przejdźmy tam iść dalej prosto? Kolejny osioł. O, ty jesteś teraz. Rozumiesz, nie śmieszne. Czekaj, 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 czekaj. No, dawajcie nam wioskę. Ej, naprawdę, my tutaj nie znajdziemy, stary, żadnej wioski? Serio? No, bo ty nie patrz, ci powiem. Ej, nie mam pojęcia. Może powinniśmy pójść w drugą stronę, ale to jest naprawdę płaski w miarę teren, więc no jakby sorry, ale jak, no. Jak wioska, no to stary tutaj w takich biomach występuje, no. Patrz, tutaj nawet zwierząt nie ma. Co tu się dzieje? Jakie to są wysokie brzozy, patrz to! Twój ulubiony biom od dzisiaj. Nie. Lol, stary, jakie wysokie brzozy, widzisz to? O co? Ależ to, jak to się nazywa, to będzie jakoś Tall, coś tam, nie? Ale poza. Tak, Tall Birch Forest, ej, ale mega, to swój ulubiony biom te wobec tego, nie. Tak? Bo ty lubisz brzuski, no, on bardzo lubi brzozy. Dobra, dawaj stary, nie idziemy tam, po co mamy tam iść? Idziemy stary w bok, w lewo i stary idziemy. Tu jest taki kwiatuszek, którego jeszcze nie widzieliśmy. No to i tak go nie bierzemy. Ja stary idę szukać dalej, jak ty chcesz tracić czas, to sobie trać czas, ja idę wobec tego. A w którą stronę pobiegłeś? No to ci nie powiem, było uważać. Było uważać. Ja nie będę, wiesz, tutaj ciebie niańczył, typy. Albo się trzymasz, albo się nie trzymasz, więc jakby, no sorry. W każdym razie, my musimy, słuchajcie, wioskę znaleźć, no. Bez wioski to ja po prostu do domu nie wracam, no. Znaczy, do domu, na wyspę nie wracam, ale... Ty, a może tutaj? A my tutaj nie byliśmy?
Oj, chyba byliśmy, słuchajcie, ale serio, bez wioski to my dużo nie zrobimy, bo my potrzebujemy, słuchajcie, dzwona, my potrzebujemy tutaj mnóstwo villagerów, znaczy możemy ich w sumie rozmnażać, ale serio, wioska by się tutaj nam totalnie przydała, totalnie, a tutaj jej po prostu nie ma. Panie Krewy, czy wy widziałyście jakichś wieśniaków? Chyba nie. O, biegniesz za mną? Nie wiem. Okej, chyba biegniesz, skoro cię słyszę. Ej, ale tu naprawdę, stary, nie ma żadnej wioski, tutaj nie ma nic. OMG, ej, to naprawdę, jak znaleźć wioskę w Minecrafcie? Czy macie jakieś sugestie? Bo, ej, my, stary, obczailiśmy już chyba wszystko. Chyba wszystko. No, jest biom górzysty, więc tyle plusów, że akurat będzie można kopać emeraldy tutaj. Ale słuchajcie, no jak nie było wioski, tak nie ma. No chyba, że jeszcze ostatnia nadzieja w tym miejscu. Ale serio, no, jeżeli my tutaj będziemy mieli tylko konie i wilki, to słuchajcie, trochę przypał bez tych wieśniaków. Trochę przypał, ale i tak dobrze, bo słuchajcie, mieć psa w Minecrafcie gituwa, mieć konia w Minecrafcie czy osła też gituwa. Kolejne... konie i te są już czarne. Nie! Czekajcie, to jest czarny. No ten, to jest taki mega ciemny brązowy, ale prawie czarny. O kurczę, i serio, tych koni trochę tutaj nasiekało. Więc całkiem spoko. Ty, Bobiksu, gdzie ty jesteś? Halo, Bobżdyl! O nie, słuchajcie, chyba nam się zgubił Bobikson. Nie, jak nam się zgubił Bobikson, to słuchajcie, nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Umówmy się, to nie jest dobra sytuacja, bo weź teraz chłopa znajdź. Ja jakoś wrócę na naszą wyspę, ale czy on wróci? Nie mam pojęcia. Tutaj nam się znowu zaczyna ocean. Więc, słuchajcie, chyba niestety, ale wioski na razie nie znajdziemy. Dobra, ja wsiadam, słuchajcie, w łódeczkę. I teraz tak, Bobiksona chyba nie znajdę, ale jestem ciekaw, czy obkrążając z prawej strony właśnie ten półwysep, czy my trafimy jakby do siebie? Czekajcie na tą naszą wyspę, to by było mega sztos. Jeżeli my moglibyśmy wszystko tak sobie opływać, to by było naprawdę fajne, bo wiecie, z łódki można obserwować, a dużo szybciej się poruszamy. Tak? Ej, ale nie wiem. Sam nie wiem, bo to wygląda, słuchajcie, jakbyśmy serio, my mogli wszystko tutaj opłynąć, jakby to wszystko. Cały ten gigantyczny jeden biom był jedną wielką wyspą. To tak przynajmniej wygląda i to by było trochę martwiące, bo... tak, to są bagna. Czyli tak, to słuchajcie, jest jedna wielka wyspa, z której my nie będziemy mieli ucieczki na... O nie, słuchajcie, to się nie zapowiada nic dobrego. To się naprawdę, słuchajcie, nie zapowiada nic dobrego. Zwłaszcza, że jeszcze zgubił nam się Bobo, ale tu jest kolejny ten grzybek, słuchajcie, więc na pewno trzeba będzie go, słuchajcie, sobie tutaj pozbierać. O nie, nie, proszę, nie chcę się bagować, błagam, Minecrafcie. O nie. No słuchajcie, naprawdę... no błagam, nie, słuchajcie, serio, Minecraft, gra, która ma 10 lat i dalej, słuchajcie, nie potrafią, no powiedzmy 10 lat, i dalej nie potrafią zrobić, żeby się łódki nie bagowały. Nie, no, fantastycznie, słuchajcie, no, no sami widzicie. Moi drodzy, wobec tego ja was oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, koniecznie klikajcie czerwony guziczek, dlatego że codziennie o godzinie 7 rano macie filmy i pamiętajcie o tym, że słuchajcie, z darmowa dostawa od 99 zł na każde zamówienie na moim sklepie, jest to pierwszy link w opisie, czyli strona www.abra.ety, możecie zakupić taką kozacką bluzę, czy to bez kaptura, czy z kapturem, słuchajcie, czy jakąś koszulkę, czy na przykład kubek, albo poszewkę na poduszkę. Pamiętajcie, że z darmowa dostawa od 99 zł kurierem, czyli już przy zakupie właśnie takiej jednej bluzy, czy na przykład dwóch koszulek, czy trzech kubków, po prostu macie kuriera za 0 zł pod dom, a nie jakąś pocztę, więc obczajcie www.abra.ety, pierwszy link w opisie, a tymczasem słuchajcie, jakby... czy ja? O, dziękuję. Nie, 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 proszę, ja nie chcę już tej łódki. Ej, naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje z tym Minecraftem, ale po 10 latach mogliby jednak tą grę w miarę ogarnąć. Dobra, idę szukać Bobo, trzymajcie się, elo!